Thank you.
Thank you.
Amen.
Thank you.
Laudetur Jesus Christus. Czcigodni księża prałaci i kanonicy, przewielebni księża, drodzy klerycy, a zwłaszcza wy, najbliżsi w Chrystusie Panu, bracia i siostry, rozmiłowani w liturgii świętej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Z wielkim wzruszeniem przystąpiłem dzisiaj do sprawowania ofiary mszy świętej w tej czcigodnej formie. Każda msza święta jest darem i tajemnicą, doświadczeniem świętości Boga. Dlatego jej sprawowanie i uczestnictwo w niej budzi świętą bojaźń. Tak ją przeżywają ci, którzy dążą do świętości, i świeccy, i kapłani. Przypominają się tutaj postacie świętych kapłanów, którzy z niezwykłą pobożnością odprawiali ofiarę eucharystyczną. Wspomnieć można świętego Jana Marię Wianej, czy bliskiego naszym czasom świętego ojca Pio. To kapłani, którzy żyli Eucharystią, którzy sposobem sprawowania świętej liturgii budowali wiarę, a przez to budowali duchowo cały Kościół. Dzisiaj staję przy tym ołtarzu, by w tej samej formie, używając tych samych słów i modlitw i gestów, dokonać eucharystycznego cudu. Widzę, jak bardzo dawna forma rytu rzymskiego sprzyja osobistej pobożności kapłana. Gromadzi nas dzisiaj niedziela, Dzień Pański, w którym to Kościół chce zawsze uroczyście sprawować najświętszą ofiarę. Gromadzi nas dzisiaj także szczególna okoliczność. Od 15 lat poznańskie środowisko wiernych związanych z Mszą Świętą w jej kształcie sprzed reformy Soboru Watykańskiego II trwa w modlitwie w jedności z arcybiskupem poznańskim. Pragnę tu wypowiedzieć dwa podziękowania. Pierwsze. Czcigodnemu księdzu prałatowi Janowi Stanisławskiemu i wszystkim kapłanom, księdzu prałatowi jako opiekunowi tej grupy i tym wszystkim kapłanom, którzy tutaj posługują w sposób stały. Wspominam także tych kapłanów, którzy tutaj kiedykolwiek służyli za waszą ofiarną służbę. Drugie podziękowanie. Składam wam najmilsi za waszą wierność Kościołowi, za to, że nie ulegliście pokusie pójścia drogi zerwania jedności z biskupem Rzymu, z Ojcem Świętym. Zdaję sobie sprawę z tego, że niejednokrotnie oczekiwania niektórych z was były większe niż to, co mógł wam zaoferować Kościół Poznański, czy nawet Kościół powszechny. Wasza cierpliwość i wierność, a przede wszystkim wasza wytrwała modlitwa zostały nagrodzone.
Ojciec Święty, Benedykt XVI, wydał przed 2 laty dokument, który zasadniczo zmienia nastawienie w całym Kościele Rzymskim do takich grup jak wasza. I proszę, byście w tej wierności i cierpliwości trwali. Byście potrafili okazać wyrozumiałość dla decyzji naszych biskupów, którzy powołani są do odpowiedzialności za całą owczarnię Bożą i według najlepszych swoich intencji i sił służą Kościołowi, zawsze szukając Jego dobra. Dzięki mądrości biskupów polskich, a zwłaszcza sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, uniknęliśmy w Kościele w Polsce wszcząsu skandalu i zgorszenia, jakich niejednokrotnie doświadczyli w latach 70. minionego wieku wierni w wielu krajach i parafiach zachodniej Europy i Ameryki. Zrozumcie więc i dzisiejszą ostrożność naszych biskupów w odniesieniu do sprawowania liturgii w dawnej jej formie. Nic tak nie szkodzi Kościołowi, jak reformatorskie, gwałtowne działania. Kościół nie potrzebuje reformatorów, ale świętych. Jeśli wymieniłem przed chwilą świętego ojca Pio, to warto wspomnieć, że nie ze względu na stygmaty i cuda został ogłoszony święty, ale ze względu na heroiczne posłuszeństwo i pokorę wobec swoich przełożonych i biskupów, którzy nie zawsze tego wielkiego świętego rozumieli i może nawet pojedynczymi decyzjami skrzywdzili. Kościół wzrasta także przez upokorzenia swoich dzieci. W Kościele nie potrzeba żadnej walki poza walką z osobistym grzechem, z osobistymi wadami. Kościół można ubogacić wytrwałą modlitwą i osobistą świętością. Pamiętam dawno mszę świętą z czasów dzieciństwa. I do tej służby, i do niej służyłem jako ministra. Do seminarium wstępowałem już po zmianach osoborowych. Jako ksiądz odprawiałem dotychczas świętą liturgię tylko według mszału Pawła VI. Nie mam tych doświadczeń, jakie mieli starsi ode mnie księża. Może właśnie dlatego jest mi dzisiaj łatwiej stanąć pośród was i zarazem z wami przeżywać piękno dawnej liturgii. Rzecz znamienna. Zainteresowanie mszą świętą sprawowałem według mszału świętego Pisa V jest większe w średnim i młodszym pokoleniu niż w starszym. Dlatego proszę was jeszcze raz o wyrozumiałość, cierpliwość i szacunek wobec tych, którzy nie podzielają waszej tęsknoty i wrażliwości.
symbolem Kościoła katolickiego może być kolumna Berlinego w Rzymie, okalająca bazylikę plac świętego Piotra. Jest ona zbudowana w kształcie wyciągniętych, zbierających rąk. Te ręce otwarte są dla wszystkich, którzy chcą wyznać katolicką wiarę i trwać w jedności z biskupem Rzymem. Kościół jako dobra matka ma wielkie serce. W sercu Kościoła jest wiele miejsca i dla miłośników dawnych form, i dla nowych ruchów wyrosłych z imienia Ducha Świętego. W Kościele jest żywa tradycja, to znaczy nieustannie działa w nim Duch Święty. Dlatego tradycja to nie sztywne przywiązanie do tego, co było. Kochając to, czym żyje Kościół od wieku, a w pełni tę waszą miłość podziela, nigdy nie pozwólcie, by ogarnął was duch przeciwny Duchowi Świętemu, duch wykluczenia innych, duch wyższości nad innymi. Krótko mówiąc, grzech pychy. Taka postawa byłaby zaprzeczeniem katolickości i odrzuceniem nowych owych wyciągniętych rąk Kościoła. Byłaby próbą zacieśnienia serca Kościoła, które przygarniać chce wszystkich ludzi. Ale też potrzeba z całą mocą powiedzieć tym, którzy odrzucają dawne formy należące do tradycji Kościoła, że nie mają racji, że zubażają Kościół. Błędem jest dzielenia Kościoła na przedsoborowy i posoborowy. W takim sensie, by odrzucać to, co dawne i gloryfikować tylko to, co nowe. Niestety, spotykamy takie postawy wyrosłe z nieposłuszeństwa normom liturgii. Nie wolno traktować Eucharystii, jakby była prywatną własnością księdza czy jakiejś wspólnoty. Liturgia nie może być nigdy morem osobistych eksperymentów. Nie można jej oddzielać i oddzielać ze świętości. Jakże bliskie są nam słowa wybitnego myśliciela katolickiego Roberta Sztemana, wypowiedziane w opactwie von Bonbon w obecności kardynała Józefa Ratzingera. Wskazywał w nich, że do poznania, czym jest Eucharystia, potrzebne jest rozkochanie się w dawnym rycie. Mówił, w przyszłości liturgii w Kościele Łacińskim, przyszłość liturgii w Kościele Łacińskim zależy od uszanowania tego przykazania, od którego Bóg uzależnił całe przeznaczenie ziemskie. Czci ojca i matkę swoją. Trzeba umieć patrzeć na swoich rodziców. Także na tych duchowych, świętych, którzy budowali liturgię Kościoła.
kochani bracia i siostry. Najbliższy piątek, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, z woli Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpocznie się w całym Kościele rok kapłański. Patronować ten dzień duszpasterskiemu będzie święty Jan Maria Wianin. Może wasze środowisko zgoła zorganizować pielgrzymkę do grobu świętego proboszcza z Ars. Serca błogosławię takiemu przedsięwzięciu. I proszę was, bracia i siostry, byście się gorliwie modlili za przyczyną świętego Jana Marii Wianney, za naszego papieża, za biskupa, kapłana i o nowe powołania kapłańskie. Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, Jego Matka Najświętsza Maria Pana, nie pozostaną waszymi dłużnikami. Wysłuchają naszej modlitwy, dadzą nam wielu świętych kapłanów. Amen. Thank you.
Thank you.
omnia secula seculorum. Dominus vobis tuum. Ursum corda. Sempre dubite, gratia sapere, Dominus Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, Icum unigenito Filio Tuo, et Spiritui Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantie, vobenim de tua gloria, revelante credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritui Sancto, sine differentia, discreditioni sensimus, ud in confessione, vere sempiterne quedeitas, ed in personis proprietas, ed in essentia unitas, ed in maiestate, adoretur et filei et qualitas. Quam laudat Angelia te Arcangeli, erudito te ab Seraphim, inon cesant clamare quotidie, una voce dicente.
Thank you.
Thank you.
Muneribus sacris pesumus domine, ut cum frequentatione misteri, crescant nostre salutis of effectus, per dominum nostrum Iesum Christum filium tu, fitecud in vivide regnat in unitate, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum. Et Spiritus Sanctus.